Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuujemy serię speedruna. Już się nie mogę doczekać. Moi drodzy widzowie, zanim jeszcze rozpocznę grę, to chciałbym o czymś opowiedzieć, o czymś bardzo fajnym. Fajne projekty warto promować i tym razem myślę, że też tak będzie. Otóż powstaje pewnego rodzaju szachownica, pierwsza na świecie tego typu, szachownica elektroniczna, która się składa, która będzie zgrabną szachownicą. Bardzo Dobrze wykonaną. Co ciekawe, można ją już kupić teraz, ale dopiero fizycznie ją dostaniemy przed świętami w grudniu, gdyż jest taka możliwość. Ona jest i będzie opatentowana. Bardzo ciekawy pomysł. Czemu ma służyć? Przede wszystkim możemy na przykład z taką szachownicą pójść sobie do parku czy gdziekolwiek z kolegą, z koleżanką, nieważne, zagrać sobie partię szachów automatycznie ona będzie zapisywała ruchy dzięki czemu będzie można sobie potem analizować partie drugie zastosowanie tej szachownicy może być takie, że podłączamy sobie ją na przykład do portalu Lichesa docelowo będzie też czeską i czes 24 i będzie sobie można rozgrywać partie z kimkolwiek na świecie grając na prawdziwej szachownicy a nie przed ekranem monitora uważam, że jest to bardzo ciekawy model, żeby też raz, żeby nie, żeby nie męczyć oczu dwa żeby przyzwyczajać oczy jednak do gry na prawdziwej szachownicy. Bardzo fajny patent. Sam taką szachownicę sobie nabędę, bo bardzo mi się ten projekt podoba. Więcej o tym projekcie i o, tej, o tym modelu zobaczycie i podlinkuję Wam wszystkie strony i wszystkie linki. Również link do, do zakupu tej szachownicy. Bardzo polecam. Mówię szczerze, bardzo mi się projekt podoba. A, I nie jest oczywiście ta szachownica e, taka tania, ale e, myślę, że dla prawdziwych entuzjastów i e, szachistów, którzy będą chcieli coś takiego nabyć, nie będzie to wielki problem. Mam nadzieję, zresztą bardzo polecam Chess One. Zresztą wszystkie tutaj informacje, już się powtarzam, e, w opisie filmu znajdziecie i w komentarzu. Moi drodzy widzowie, zapraszam do speedrana. I jedziemy. Szukam sobie zawodnika na 10 minut. Już tutaj przypominam, mam ranking 2,74. Gość, 2,217. Pięknie. Lecimy z ruchem D4. Przypominam, mam dwie porażki. Kończę serię, gdy tych porażek będzie 10. Komentuję ruchy. Ostatnio grał Tomek za mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Zresztą chyba tak, no bo widziałem komentarze. Dobra, jest posunięcie G6, więc nie muszę grać C4 królewsko-indyjskiej. A mogę sobie zagrać E4, czyli mamy obronę nowoczesną. Tutaj sobie zagramy skoczek C3 naturalnie, pilnując. Znaczy, nie pilnując, pilnując piątka E4. Jest posunięcie D6. Zagrajmy sobie ostro, czyli posunięcie F4. Od razu będę chciał tutaj sobie zbudować centrum. Dobra, widzę, że przeciwnik gra od razu E6. Będzie tutaj wstawiał skoczkę E7 i może zastosować taki system żółwia. Powiedzmy. Wyprowadźmy naturalnie skoczka na F3. Skoczek E7. Jestem przekonany i myślę, że w tej sytuacji mogę zagrać taki ruch jak goniec E3. Ten ruch się często przydaje do tego, żeby pilnować pola C5. Posunięcie D5. No właśnie, ciekawy ruch, dlatego że ten ruch powoduje że mi tutaj przeciwnik prowokuje do ruchu E5, ja zagram ten ruch E5 zablokuję gońca, skoczek F5 może nastąpić zagram goniec F2, potem będę chciał wygonić go przez G4 taki manewr można zastosować grając spokojnie H3 i G4 ale to później moim następnym planem będzie na przykład Hetman D2 Hetman D2 będzie na pewno dobrym ruchem w przyszłości może długa roszada trochę przypomina to schemat do obrony francuskiej znaczy troszeczkę strukturę przypomina obrony francuskiej Zobaczymy, jak przeciwnik tutaj to zastosuje. Nie wiem, ja wolę tu grać białymi, więcej przestrzeni. Centrum solidne, prosta gra raczej. Tu myślę, że goniec E2 również można zastosować. I dobra, jest ruch H5, bo skoczek na F5 będzie chciał sobie wejść. Teraz się zastanawiam, czy nie zagrać po prostu gońcem, i jak skoczek zagra, tu czy tego skoczka po prostu nie zbić. Potem przemieszczając się gońcem na F2, na H4 i zajmując czarne pola. To myślę, że jest całkiem niezły patent. Z drugiej jednak strony. Myślę, że mam na to czas. Zagram koniec D3. Wyprowadzę po prostu figurę, bo po takim ruchu ja mogę też zagrać tak. Nie muszę się śpieszyć oczywiście z biciem. Nie zawsze każdy bicie jest dobre. Ruch B4 mnie trochę teraz interesuje, ale może nie za szybko. Myślę, że... Skoczek E2 też jest tak, chyba całkiem niezłym pomysłem. Zagram. Nie, nie zagram tu, bo jeżeli on zagra tak, to ja będę miał tutaj wejście i tutaj na D6. Zróbmy roszadę. Ok. Jest posunięcie B6, ruch B6. Będzie kontynuowane C5. Chyba zagram tak, żeby go tutaj trochę pomęczyć. On mi zaproponował remis. Nie no. Po to gramy w szachy, żeby nie brać remisu po iluś tam ruchach w debiucie. Absolutnie nie. Tu się zastanowię. Myślę, że zagramy sobie A4. Będę chciał spróbować tu przeciwnika na tym skrzydle troszeczkę pomęczyć. Dobra, mam posunięcie a6 i teraz sobie mogę zastosować taki ruch a5. Jeżeli przepcha, no to super, b4 go tutaj ekstra zablokuje, ale po takim ruchu a5 mogę dostać posunięcie c5. Ja mam roszadę, on jej nie ma, myślę, że a5 trzeba grać. Bicia raczej nie biorę pod uwagę, bo tutaj skoczek a4. Dobra, zobaczcie, jest ruch b5, on trochę się boi, ale gramy sobie od razu tak. Gramy sobie od razu b4. Już on na skrzydle nam nie zrobi żadnej absolutnie krzywdy. Mogę przerzucić skoczka, zagrać C3, przerzucić skoczka tu, tu i na C5 w ogóle. Takie fajne domki mam. Tutaj będę musiał się przemieścić pionkami na G4 docelowo. Pionki H3 i G4. To docelowy plan będzie. Zastanawiam się, czy tu nie mam kopnięć żadnych. Chyba póki co nie. Zagramy skoczek na E2. OK, skoczek F5 i goniec na F2, nie wymieniając. Poczekamy na dobry moment, bo teraz jak wymienię, to mam już goniec H4, w razie czego, ale nie chcę tego jeszcze grać. Dobra, taki ruch jak najbardziej. Tu się wszystko pilnuje. Ja myślę, że zagram C3 po prostu. Skoczek pilnuje F4, goniec dobrze pilnuje, goniec tutaj. Aha, przypuszczam, że będzie długa roszada robiona. Zaraz, może teraz jest dobry moment na bicie. Bicie. Goniec. Hetman gdzieś tam ucieka. Goniec. Czy ja się potem przebiję przez ten gąszcz tych pionków? Dobra, to jest dobry moment, chyba na y, trochę głębsze zastanowienie. Z drugiej strony, jednak, może tak zagrać i tak go przepędzić. Będzie jeszcze solidniej. Zagramy tak, bo jeżeli zagra H4, to ja wtedy zbiję i zbiję tutaj. Zdobędę piona i nadal będę miał ten fajny plan, a H3, G4 już jest nieuniknione. On się tymi figurami po prostu poplątał i jeszcze mi pozwolił w ogóle ustawić taką no świetną strukturę uważam. Dobrze, jest skoczek H7. Gramy sobie G4, to się wszystko dobrze zazębia skoczek pewnie wróci na e7 lub na g7 na g7 nie może bo tu dostanie plaskacza więc skoczek e7 przypuszczam że zagra i mogę sobie zaplanować posunięcie goniec h4 nie muszę jeszcze tego ruchu w zasadzie grać król g2 mi się bardzo podoba bo chcę zagrać wieża h1 Podziałać po wolnej linii. Goniec H4 zdąży zawsze zagrać. Nie muszę naprawdę się z tym śpieszyć. Goniec świetnie tutaj stoi na D3. W ogóle to jest takie chyba gniecenie przeciwnika. Goniec G7. Rzecz jasna, może być też coś takiego robione lub f 5 ale myślę, że zagramy wieża H1, bo trzeba wykorzystać wolną linię. Przeciwnik bardzo szybko gra co mnie troszkę tak yy, zastanawia. Teraz yy, myślę nad hetman C2. Zagram hetman C2 z, z długim planem zbicia pionka, ale teraz nie mogę. Goniec H4 nie pozwolę przeciwnikowi zrobić długiej roszady, celując w skoczka. A teraz, jak będę tego skoczka chciał zbić i król zbije, to może walnę tutaj. O, teraz mój drogi kolego bardzo mi się chce zbić tego pionka. Pionek zbija, Hetman zbija, król zagra na F8. Dobra, dwa pionki, to jest na pewno dobra pozycja. F5, wydaje mi się, że zagram. Czy on mnie gdzieś tutaj przepędzi? Tak, skoczkiem może zagrać, ja mu tu walnę, wtedy to nie może. Bicie, bicie i te pionki miażdżą. Chyba idę na to w ciemno, słuchajcie. Nie do końca w ciemno, ale myślę, że to działa. W pewnym momencie trzeba podjąć ryzyko, ale myślę, że to nie jest aż tak duże ryzyko. Zobaczcie, przeciwnik nie przyjął ofiary. Nie przyjął przeciwnik ofiary. Wydaje mi się, że teraz tak tutaj król zbije, skoczek g5. Król wróci i nic nie ma. Dobra, kulturalnie wracam. Pionek wzięty, jest dobrze. Teraz mogę zbić tu. Trochę mi szkoda tego gońca, ale jak zbiję, to król zbije, tam wymienię, wejdę sobie wieżą. Wygląda to dobrze i chyba to jest całkiem niezłe. Jeszcze się zastanawiam nad takim ruchem. Dzięki któremu wymienię te gońce, zaatakuję, skoczek zagra tutaj, będzie atak, ale ja wtedy będę mógł wbić się skoczkiem na e5, wymienić tu wieżę i mocno podziałać i go jeszcze bardziej zgnieść. Wydaje mi się, że ten ruch będzie spoko, więc gramy goniec f6. Chodzi o to, że mam tutaj alternatywę zawsze po wybiciu, żeby zagrać sobie tutaj skoczkiem. Wybijam jak najbardziej, on wymieni wieżę. Poczekajcie, a czy ja nie mogę tu przypadkiem zagrać? Bicie na E7, on mi zbije wierzę bicie tutaj, nie no to nie działa, muszę tak zbić niestety, dobra i skoczek na E5 i teraz jak on mi zbije, to ja zbijam, on nie zrobi mi absolutnie nic, tutaj nic nie będzie grozić, a pion więcej chyba ma szansę podziałać dobrze w tym momencie, bo jakiś przełom to zawsze zbijam tutaj albo tu, no jakiś przełom tam oczywiście te C5 jest możliwe, a to chyba nie jest... Nie można tego brać na serio pod uwagę. Znaczy zawsze coś trzeba brać pod uwagę. Ale w tym wypadku chyba tutaj to będzie wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Na taki ruch muszę uważać. Pytanie, czy... Zaraz, chwila, 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 chwila. Wierza tu, wieża tu, wieża tu. Tutaj trzeba tak to brać pod uwagę. Tak, tak, tak. Jedynie tu mi może wziąć pionka. Dobra. Grammy, że H8 będę go straszył. Zagram Hetman D2. Jak zagram tu, to już nie będzie miał przełomu. Albo teraz zrobi przełom, albo w ogóle. Bo tutaj pionek będzie wisiał. Bo teraz tak, tu, tu, oddam mu pionka, zagram tu. Wymiana Hetmanów będzie nieunikniona, ale wtedy tak mi zagra, chyba. Będzie miał opcję. Nie chcę mu dać tej opcji, więc po tym ruchu. No właśnie, właśnie to jest dobry moment. Ale z drugiej strony ja nie muszę w ogóle reagować. Ja przecież nie muszę w ogóle reagować, panie kolego. Zobaczcie: Skoczek c 1, goniec bronicę 2, skoczek bronicę 3. Jak on mi wybije gdziekolwiek, to wszystko się broni. Hetman H6 gram, atakując skoczka po prostu. Najlepszą reakcją w tym wypadku jest brak reakcji, jak widać. Patrzę na czas, 4 minuty mi zostały. Dobra, gość tutaj chyba jest już na wykończeniu. Wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo dobrze. Tutaj y, jedynie co to, skoczek G6 może być zagrane. Szachów nie ma nigdzie. Wybiję tam, on wybije. Ja wybiję skoczka, on tu i koniec partii. Y, dobrze, mogę wybić już od razu skoczka, ale nie, nie chcę tego robić. Wybiję jeszcze tutaj, żeby nie było jakiejś kontry z pionkiem. Czyli gram w ten sposób, żeby nie dawać przeciwnikowi żadnych szans. Teoretycznie żadnych szans. Dobra, wybijamy wieżę. Tak jak mówiłem, aha, bo jak wybiję tutaj, no wybić muszę, A to jeszcze Herman musi wrócić, żeby sobie tam gdzieś podziałać. W tej sytuacji chyba tutaj taki ruch działa od razu. F7, bo jest ruch F8. Dokładnie tak mamy to. No i gość z 2200, 2217 to nie byle jaki zawodnik już. Coś tam grają, ale zdecydowanie uważam, że grał trochę za szybko w debiucie. Wyszło fajnie. Względnie zgrabnie. Ale jeszcze partia się toczy. Jeszcze myśli, jeszcze kombinuje pewnie coś. Ale nie no, nie ma już opcji tutaj. Zagram piankiem na F8. Przypominam, przy okazji, moi drodzy, 3 czerwca robię spotkanie dla widzów. Znajdziecie film na YouTube i na Facebooku, wszelkie informacje. Turniej dla widzów, spotkanie z widzami, towarzyskie, 18+, plus, przy fajnej atmosferze. Myślę, że będzie super. Jest mało miejsc, także śpieszcie się, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam do Olsztyna. W razie co można do mnie napisać maila. Yy, dobra, yy, tutaj yy, słuchajcie. W sumie nie wiem nad czym przeciwnik się zastanawia. Może zrobi mi trochę na złość i będzie myślał do końca. Takie rzeczy też widzieliśmy. Niestety. Zastanawiam się, co zrobić, jak się speedrun skończy. Wiem, że bardzo te serie lubicie, a ja bardzo lubię te serię nagrywać, przyznam się szczerze, dzielić się swoimi przemyśleniami podczas gry. Sprawia mi to bardzo dużo radości. Zresztą analizowanie partii również, ale jednak ostatnio właśnie bardzo polubiłem grać i komentować, jeszcze przy okazji mam nadzieję uczyć co nieco. W ogóle fajnie by było, jakby w Polsce pojawił się arcymistrz, który chciałby się bardzo dzielić swoją wiedzą. Tutaj zachęcam, jeżeli ktoś ogląda z arcymistrzów, chociaż przez sekundę i natrafi na ten moment w tym odcinku to bardzo zachęcam bo sam bym z zapartym tchem oglądał grę z komentarzem i z planami to w ogóle by było coś fantastycznego bardzo się dziwię że jeszcze żaden arcymistrz nie chce się tym dzielić aczkolwiek myślę że w przyszłości się trafi coś takiego że właśnie arcymistrz z wysokiej półki taki 2550 plus powiedzmy 2600 by chętnie komentował tutaj ruchy ja bym bardzo chętnie oglądał coś takiego. Myślę, że można by było wiele, wiele z tego wynieść. W ogóle, fajny chyba pomysł, taki najprostszy, że ktoś gra i komentuje. No, ale wiem, że piszecie w komentarzach, że to jest fajne, super. Ja się z tym zgadzam, że to jest naprawdę dobry, dobry taki praktyczny, do, dobra praktyczna lekcja. Im więcej takich partii z różnych debiutów, to jest w ogóle super sprawa. Uważam. Trochę jest to oczywiście też trening dla leniwych, zdaję sobie z tego sprawę. Warto oczywiście samemu próbować trenować, grać, grać przede wszystkim, analizować partie. Nie każdy to lubi, ale jak się chce grać w szachy dobrze, to trzeba troszkę jednak wysiłku. Zresztą jak we wszystkim, w każdej dziedzinie życia, ale to wszyscy myślę doskonale wiemy. No dobra. Gość myśli ponad dwie minuty. Niestety, myśli ponad dwie minuty i chyba. Nie chcę przestać. No, brzydkie zachowanie. Jeżeli on będzie czekał do 000, do końca czasu, no to muszę stwierdzić, że no, niestety, brzydkie zachowanie. No. No, no, bo to jest oczywiście koniec partii. Nie ma sensu przedłużać. Szkoda energii, no ale trafiają się tacy. Może jest zły, może myślał, że gram programem, dlatego proponował remis, że tak długo myślę na początku. Może to go troszeczkę wybiło z rytmu. Ciężko stwierdzić, no ale będzie miał dowód w formie nagrania, więc tutaj. Wszystko jest w porządku, wszystko działa dobrze. Półtorej minutki jeszcze zostało. Czekamy sobie cierpliwie na zakończenie czasu. No, nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, szczerze mówiąc. Zach zachowanie zawodnika nie jest tutaj na pewno fair play. Szkoda, no, ale już trudno, tak to już bywa. Trzeba się z tym pogodzić. W ogóle, na przykład jakby on zagrał teraz hetmanem na C7, ja bym dorobił hetmana, on by zagrał tutaj, to myślę, że trzeba zachować się w taki sposób, żeby nie dać przeciwnikowi żadnych szans. Może król F2 działa i zastanawiamy się, czy dookoła gdzieś ten hetman nie może nam zrobić krzywdy. Król F2 albo pod uwagę bym wziął na przykład hetman E3, broniąc skoczka, tu się wszystko dobrze zazębia, więc tak naprawdę dużo jest dobrych ruchów obronnych. Ale to jest pozycja bardzo prosta, więc... No zobaczcie, tutaj już niecała minuta została gościowi, więc jednak... Jednak już chyba mogę śmiało stwierdzić, że gość tutaj chyba troszeczkę zachował się nie w porządku. Delikatnie mówiąc. Ale nie przejmuj się, mój drogi przeciwniku. Ranking zostanie ci zwrócony po zakończeniu serii, więc nie bój Żaby. Spokojnie. Ranking to jest tylko wirtualny. To nie ma, nie ma co za bardzo się tym przejmować. Także spoko. Ale już za dużo gadam, chyba. Dwadzieścia kilka sekund, przejdziemy do kolejnej rundki. Chwilę poczekamy. No dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika 2086. 2, 234, fajnie, 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 bardzo się cieszę. No to co? Jaki debiut teraz? No może C4? Zagrajmy C4. Jeszcze dużo debiutów po C4 może się rozwinąć, możemy przejść do gambitu hetmańskiego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Twoja partia zostanie przerwana automatycznie za 50 sekund. O ile przeciwnik zdecyduje się grać? Zobaczymy. Zapomniałem włączyć tutaj szachowo.pl. 10% zniżki, moi drodzy. Dużo dzisiaj reklam, wybaczcie, ale to jest też wsparcie kanału. Jeżeli chcecie coś kupić na szachowo.pl, macie 10% zniżki na hasło pan szachus. Myślę, że warto, jak ktoś chce kupić jakąś fajną książkę albo cokolwiek. Dobra, czekam. No i co? Tutaj się znowu dzieje. Nie chcą grać ze mną. Macie jeszcze, tutaj jeszcze jest 15 sekund. Tego teraz nie widzicie. 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i partia przerwana. Niestety, no to szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Ja też mam taki tu próg ustawiony, że mam, gram z podobnymi zawodnikami albo silniejszymi. No dobra, 245, jest ruch D4. Jaki ruch teraz wykonać? Może zagrajmy D6. Może nastąpić E4. Będziemy musieli grać obronę nowoczesną. Goniec F4, we, we, we. no nie, no znowu grają jakieś londyńskie systemy. Ja mu troszeczkę spróbuję e, zagrać inaczej. Może w ogóle zagrać taki ruch, goniec na G4, bo po skoczku zbiję. Już kombinuję w drugim ruchu. Ale może nie, może po prostu G6. Wyprowadzę sobie gońca tędy. Skoczek na C3, ok. Koniec g7, e4. Taka obrona pirca chyba w fajnej wersji. Koniec f4 rzadko się spotyka, ale się spotyka. I teraz spróbuję jakoś zakombinować. Może c6, b5 z takim planem. Z drugiej strony po takim ruchu dostanę e5. Nie bardzo chcę taki ruch dostać. Może zagram tak. Mogę w ogóle zagrać tak i potem e5 zagrać. Tak zrobimy. Skoczek d7, zagram od razu e5. Jeżeli wymieni to super. Będę się bardzo z tego cieszył. C6 jest w zanadrzu. E, gramy sobie E5 od razu. E, goniec... E, znaczy wykorzystuje fakt, że jest goniec na F4. Bicie, bicie, bardzo proszę. Goniec G5 prawdopodobnie zostanie zagrane. E, I po tym ruchu chyba skoczkiem. Skoczek D5. Czy ja coś tutaj podstawiam? Niech chyba nie. Jeszcze tak, pogoniec G5, zawsze mam oczywiście F6, troszkę takie ryzykowne, bo mi odsłania diagonale. Ale pogoniec G5, zastanawiam się jeszcze nad tym ruchem. Tutaj i tutaj. Dobra, tak jednak nie poszło. Warte to jest rozważenia. Chyba C6 zagram. Chociaż z drugiej strony ruch. Okej. Okay. Może skoczek F6, nie, skoczek F6 nie mogę. Gram C6, nie wprowadzam, nie, wpu, nie wpuszczę tu skoczka. Hetman E7 zanadrzu. Hetman gra, hetman gra na E7 broniąc, broniąc. I teraz skoczka chcę na F6 wyprowadzić w ten sposób. A potem e, zrobimy sobie roszadę. Ciekawy wariant powstał, taki wymienny. No, też się spotyka w zasadzie. Naprawdę? Tutaj od razu tak haszeć, bronimy. Ojejku, słuchajcie, co ja zrobiłem? Przecież nie zbiłem skoczka za darmo. No, widzicie, no w ogóle masakra. Co ja zagrałem? Nie wziąłem figury za Friko. No niewiarygodne. Dobra. E, no nie wierzę po prostu. Skoczek G5 z planem tutaj, i w ogóle nie brałem pod uwagę, że mogę. Totalna szachowa ślepota. Widzicie, co się dzieje? Eee, no tak, no tak, no tak. No dobrze, ale to sobie y, utrudniliśmy w ten sposób zadanie. Znaczy utrudniliśmy. No jakby nie podstawił, mam, tem mam dwa tempa więcej. Mimo wszystko. Teraz mogę sobie zaplanować. <głos》> nie mogę jeszcze tego przeżyć po prostu. Znaczy, śmieję się, oczywiście, zdarza się. Okej, okay, on chce mnie tutaj atakować. Proszę bardzo, chcesz mnie, mój drogi przeciwniku, atakować? No, atakuj, masz prawo. Zastanawiam się nad tym ruchem i goniec G4. Tak zrobimy. Skoczek B6, tylko dlatego, żeby wyprowadzić sobie od razu gońca na G4 i przypilnować takie zapędy przeciwnika poprzez ruch H5. Jak zagra H5, to zbije chyba pionki. Teraz muszę rozwiązać problem z królem. Jaki problem z królem? Zagrać na H8 i F5. Takie są plany. Z drugiej strony jeszcze mogę tutaj. Wrzucić sobie posunięcie wieża AD8. Ale dzisiaj e, ciekawe partie. Szczególnie tutaj, że nie wziął, wziąłem skoczka. Ale gość też, też w ogóle zagrał tak. Nie, po, po, po prostu podstawił. Hetman D3? Po co? Aha, po prostu schodzi ze związania. No dobra to Już wiem po co. Wieża D8. Jeszcze zastanawiam się, czy nie tą wieżą, bo tutaj pionek nie wieża AD8. Ta wieża się przyda na linii F. On zagra Hetman E3 prawdopodobnie. I teraz sobie zaplanowałem goniec H5 z planem skoczek na G4. Skoczka przerzucę tędy i może tędy. Poza tym tutaj będzie łatwiej już zagrać zagrać F5 może. No, on już musi brać pod uwagę oczywiście jakieś opcje. Zobaczcie, że nie może zrobić długiej roszady. To jest plus. Takie posunięcie bym na jego miejscu wy wykombinował, czyli pionkami bandowymi. Może nie tak tutaj trochę męczyć, ale też po tym ruchu nie mogę zagrać pionkiem, bo stracę skoczka. Zawsze mam opcję skoczek C8. W razie czego. Nie, no w ogóle tutaj czarnym jest na pewno dobrze. Pewnie są jakieś dobre ruchy, ale zobaczcie, właśnie jak zagra tutaj, to ja będę mógł od razu tam. Ok. F3 jest w zanadrzu. Ja myślę, że król H8, i niech się boi posunięcia F5. Dobrze. Gramy F5. Nie ma się chyba nad czym zastanawiać. Grozi F4. Goniec mój stoi troszeczkę nietypowo. Troszeczkę dziwnie. Ale może zagrać tak. Naprawdę w ten sposób? Tutaj, tutaj, tutaj sobie liczę. Skoczek. Nie. Nie wymienię hetmanów, zagram chyba tu, chociaż go goniec F2. Tutaj nie mogę, bo stracę skoczka. Mogę tak, w ogóle może tak zagrać też. Muszę się zastanowić jeszcze chwilkę. Tutaj nic nie grozi, bo odbije zawsze wieżą skoczkiem, to wszystko dobrze działa. Tak, to on tu. Może po prostu tak zagrać. Może Hetman. Jeszcze Hetman E8 chodzi mi po głowie. Hetman E8, chyba, bo skoczkiem tu będę chciał zagrać i odbić Hetmanem. Ewentualnie. Tak, Hetman E8 sobie zagrajmy. Ewentualnie wybicie, to, mogę zbić pionkiem i tu się goniec broni. Więc też są opcje. Teraz chyba grozi taki ruch F4. Hetman się może trochę poplątać. Znaczy. Grając tutaj, wybijając, będę groził też H6. Chyba takie prawie nieuniknione zagranie, chociaż skoczek G4 jeszcze jest. Może nie jest moim planem specjalnie zdobycie Hetmana, ale jeżeli pojawi się taka opcja, dlaczego by nie? Wymienię to szybko. Chyba F4. A bicie. Bicie czy tu się pojawiają jakieś fajne opcje no, w ogóle bardzo ciekawa pozycja A może zagrać tak może on jakimś cudem zagra tu ja go przepędzę i wtedy zagram tak i zdobędę hetmana po tym ruchu i potem tak zagrajmy a5 nie a5 to on tutaj mi kopnie ale to wtedy widełki tu 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 i tak to wszystko jest dobrze czarnymi ustawione Zagramy f4 zagram jednak f4 od razu Skoczek F7. On wymieni tego silnego gońca, bo musi. Ja odbiję Hetmanem, będę celował w pionka przy okazji i będę groził H6. Oczywiście skoczek go uratuje. Skoczek G4 go teraz ratuje. Jak wybije, on musi odbić Hetmanem. Korzyści na pewno mam duże. Yy, jeszcze zastanawiam się tak, Skoczek G4 i może Hetman na E6 z planem H6. Skoczek zbije i goniec na F6. O! O! Nie widział. No to co? Cyk. Po Hetmanie. Mamy Hetmana. Dobra strategia niewzięcia figury na początku gry, prawda? Nie, no oczywiście się śmieje. Ale już teraz widzimy, że Hedman jest zaplątany totalnie. Bardzo ciekawe partie tutaj powstały dzisiaj w tym odcinku. Naprawdę ciekawe, ciekawe, ciekawe. Grunt, że do przodu, prawda? Grunt, że do przodu. Z H6 jest impreza. No cóż. Yy, tutaj nie ma co grać. gońca oczywiście, chociaż za gońca no ale jeszcze po ruchu patrzę, że jeszcze przeciwnik będzie chciał grać, no plan jest teraz taki goniec F6, tutaj się dorwać do piona ustawić wieżę na wolnej linii zobaczymy czy on zrobi roszadę ewentualnie no, zrobił roszadę, no to goniec F6 wieża G8 i będziemy chcieli napadać tutaj, ewentualnie hetman E7 i wziąć pianka teraz na H4 po prostu przeciwnika tutaj już um, konsumować z wielkim smakiem no dobra, no to tutaj chyba w przelocie mogę zbić. Tak zrobię. Wieża G8 od razu. Królew 2, tak myślałem. Hetman 7 zawsze grożą szachy. I teraz również grozi bicie. Czasami wieża G3, jak dobrze to się wszystko ułoży. Okej. Okay. Chyba jest bicie. Bicie tutaj, jeżeli on tu, to ja tu i biorę skoczka, jeżeli tu, to też tu grożę matem biorę skoczka. Dobra, bierze bije G3. Aha, po pokruchaczy i po zagraniu jest skoczek F5. Tego nie dojrzałem jednak. No dobra, na szczęście mam przewagę dużą, więc huf, całe szczęście to myślę, że po prostu zmienię koncepcję teraz i zagram gońcem. On i tak by wszedł tutaj skoczkiem i po prostu tym, tym hetmanem chyba podziałam sobie z innej strony. Może hetman d7, na związaniu go przytrzymam i teraz po prostu uruchomię skoczkę sobie tędy. I przytrzymam przy okazji wolną linię, żeby przeciwnik nie miał żadnej kontry w tym momencie. Jeszcze skoczek d5 jest ciekawe. O, nawet bardzo dobre zagranie, bo jak bicie, to tutaj bije z szachem, a potem odbije. Skoczek D5 teraz mam też taką opcję bardzo fajną. Bo po tym ruchu chcę się odbić na przykład na E3. Dobra, no to gramy tak. Grozi szach na przykład, grozi taki ruch. Wszystko dobrze działa. Ok, skoczek chce wejść tu. Ma prawo. Mogę tak zagrać w ogóle. Ale chyba tak zagram. Tak zagram, bo jak skoczek wejdzie tutaj, to ja go poczęstuję H4, żeby tutaj mieć kontrolę na punkcie F5. Żeby się przebić. Po prostu łatwiej będzie tę pozycję wygrać. Bazując na związaniu cały czas. Na F5 myślę, że tu za takim na skoczka, za takim na wieżę Ok, mamy to 2095. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia następnym razem.